dawno mnie nie było na kanale. Dzisiaj Raptor i lecę na żwirownię na kołach. Kierownica, dawno nie jeżdżone. A niech Kuba i Tomek żałują, że nie przyjechali. Widzę, dawno nikt nie jeździł, wczoraj nawet nikt nie jeździł.
dawno raptorem tu nie byłem. Pojadę na miasto jeszcze. Ojcie panie, jakieś rowy się porobiły. Najważniejsze, że się przejechałem, że raptor przepalony. Spokój, cisza. Podobno do lasów nie można wchodzić. Zagrożenie pożarowe. Tutaj jest fajnie, tutaj są fajne podjazdy. Ale ta ściółka jest tak sucha, że nie odważyłbym się tu wjechać. Coś by się narobiło i dopiero by było. Ale zimą śmiało można tutaj sobie po śniegu pojeździć. Tutaj się nikt raczej nie przyczepi, bo to na obrzeżach jest. Leci jak sobie chce.
trochę popróbuję. Przerywał, no. O, ty. Co jest? A tu spali podobani? Ty, no kurde. No nie róbcie jaj. Coś mi się wygięło. Ty. Paliwo, ale jaja. Dobra, weź go. Bo jeszcze coś się stanie. Paliwo ty mi wyleciało. Co jest grane? Ale jaja. Gdzie jest to? Kuźwa. Mać. Żeby się nie zapalił francol. Ja pierdolę. Paliwo mi wyleciało. Ja pierdzielę. Dalej potomka. Patrzcie. Kurde. Żeby tylko się nie zajarało. Nie mam ani gaśnicy, wodę sobie wezmę. Ja pierdzielę. Szok. Wodą to akurat bym zagasił. Tomek Majsterszef, przyjeżdżaj po bleka na hol. Kabel się ten wypiął. Ale jaja. Siema Tomek, no i tak będziesz musiał po mnie przyjechać z linką. No, wypiął mi się przewód i paliwo mi się wylało całe. Jestem na Godziębie, na wyjeździe, na tym bierze, jak się wjeżdża do Chrząstowa. Chyba, że Bieniaz i nie wiem, z bańką paliwa i ten, i by założył, nie wiem jak, bo jest gorący silnik, bałem się, że mi się zapali. Teraz stygnie, ale mam cały oblany paliwem, nie? Wszystko. No niby odparuje, no parowało właśnie i się bałem, że się zapali, wiesz? No, także... Kurde... Jadę, a tu nagle, wiesz, odcięcie nie ma tego, nie? No i patrzę, tu mi leci i tu... Kurczę, tak... No wyleciało ostro, nie? Tak długo? O kurde. No nie wiem, kurde, wiesz, nie chcę tam grzebać, nie wiem gdzie jest ten, skąd to, wiesz, no praktycznie paliwa już nie ma, nie? Czekaj, zaraz zobaczę. No zleciało tam, no, sporo, nie? Było pół zbiornika.
Nie wiem, czy coś jest, nie wiem, nie wiem. Taka lipa. No dobra, no to czekam, no nie mam wyjścia, nie? No dobra, nara. No przecież tu na środku drogi nie będę tego rozbierał. A teraz nie widzę, żeby to leciało. A pewnie jak z gumy schodziłem, to... Teraz nie leci. Ale nie ma co ryzykować, nie? Ale lipa. No ładnie. Ale na pewno wężyk się wypiął z tego, z baku. 100%. No i całe szczęście, że się nie zapalił. To wszystko gorące. Dobra, czekam na Tomasza. Wiecie co, stoję już tutaj ze 20 minut, samochody przyjeżdżają, też się nikt nie zatrzyma. No ale spoko, luz. Najważniejsze, że nie jest to daleko. 12 km holowania. Z tego co wiem, to raczej nie można na lince holować. Ale jakoś sobie poradzimy. No pierw stanąłem tu na skrzyżowaniu, nie, pierw tam na, po tym ostatnim wheelie, nie? Ja mu gazu, a tu... No i tu na skrzyżowaniu odpaliłem. No ale co, no? Takie przygody są. Ciekawe, czy ktoś się zatrzyma i zapyta, czy pomóc, czy nie. Ale zobaczę, gdzie to leci. O, leci. Leci. Lec. Trzeba to rozebrać i... O jajny, o ja! Tomek, Polska! Jestem uratowany. Co żeś narobił z raptorem? No nie ma paliwa, no jak włączę stacyjkę, to leje się jak głupie. Gdzie puścił? U góry gdzieś, no. Także nawet nie ma, zobacz, wszystko mi wyleciało. No, u góry, tutaj, wiesz, z tej strony widać. Tu zupełnie pod tym, pod bakiem. Nie dojdziemy, bo by trzeba było wszystko rozbierać. Ja już patrzyłem. Albo dziura w zbiorniku. Nie, no gumowałem i wąż pewnie spadł, wiesz, rozumiesz? Podniosłem go, opuściłem. No tak, ale on gdzieś leje go tu. No, może ciśnienie, wiesz? Rozumiesz? A nie, no też nie. No końcówka jest. Ale wiesz, no jak się, jakby zbiornik walnął, to by cały czas leciało, rozumiesz? A to jak ciśnienie ci się załącza, to leci. Rozumiesz, jak stacyjkę przekręcę? Już chyba wiem, z czego to będzie leciało. Tomek, Tomek. Kasę mam na paliwo. Tylko zrób. Ty to dobry jesteś, majster. Tak mi się wydaje, że to jest ten przewód. No ale wiesz, no mówię ci, zrobiłem gumę, opuściłem go i może się po prostu wypiął. Spróbuj go wsunąć do góry. Nie, bo on idzie gdzieś. Nie, no nie jest zły. Musiały już je. Pewnie mi się wydaje, że to w niego puszczę. Ale tak. Nie. A nie wiadomo jak u góry wygląda, czy się dziurka nie zrobiła. Bo on idzie tu gdzieś przy ramię, tu sobie idzie do góry. Mhm. I czy się nie obtarł, nie? No to dzisiaj po południe. Tak? Rozbieramy dzisiaj? Ale poklecił pas. No ale lepszy taki niż żaden, nie? Chodźcie, zapcham tu. Ale ty masz hamulec. Najlepszy. No i co mi powiesz ciekawego, majster? Relaks. Ale ładnie to wygląda. Relaks, nie? O Jezu.
Nieładnie. O, Roman. Cześć, Roman. To Roman? No. Kolega. Ale gorąco jest znowu, nie? Tylko jedź powoli, żebym nie odleciał, nie? Mam nadzieję, że tam policja nie stoi, co? Na Shellu. Nawet świateł nie włączę, wiesz, bo paliwo będzie się lało. Ale po południu rozbierzemy i zrobimy. Patrz, nie zakręcił mi korka. Jedziemy, pany. Radar nas nie złapie. Najwyżej będzie dzwon scenika. On teraz przypierdziela przy tym radarze. Złapie mnie, muszę tam i te schować. Majsterchef, schowałem. Złośliwie to zrobił. Nagły wyciek paliwa. Skręcamy w bok, żeby ominąć policję, bo nie wiem, jaka reakcja będzie ich na takie holowanie. No, nie wolno. O ja, Tomek, bo już pomarańczowe. Czyli boczkiem, boczkiem jedziemy. No to co, trzymajcie się, będzie filmik z tego, co to się stało, dlaczego jest taki wyciek. Ja obstawiam, że wypiął się cały wąż. Po prostu obejma była słaba. Ja parę razy pogumowałem i od tego tąpnięcia, uderzenia. No po prostu spadł. Tomek obstawia, że jest pęknięty. Że jest zmurszały. No to zobaczymy. To trzymajcie się, na rachę, hejos.